Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad. Dzisiaj akurat na wykopkach jestem w miejscowości Matrze, ale od strony Bereżnicy. Praktycznie już w Bereżnicy. Do mundialu jeszcze trochę, a ja już znalazłem jakąś piłkę. Żartuję oczywiście, jakąś kuleczkę znalazłem. Materiał mosiąc. Tutaj widać dokładnie. Ciekawe, co to mogło być? Ale waży trochę. Zapewne ciekawi jesteście, gdzie ja jestem, bo widzicie tutaj takiego pastucha postawionego, czyli taki płot, który jest pod jakimś tam napięciem elektrycznym, żeby z tej łoneczki, z tego pastwiska zwierzaczki nie wychodziły. Jestem na łące znajomego, który udostępnił mi swoje wszystkie łoneczki, bo te łąki są koszone, a dodatkowo jeszcze tutaj koniki wypasają się, więc będzie gdzie chodzić latem, zwłaszcza wtedy, jak wszystkie pola zasiane są, łąki niektóre niedostępne, a te akurat cały rok są koszone, albo no, jakiś sygnalik, albo zwierzęta tutaj będą się pasły, więc będzie gdzie chodzić przez najbliższe kilkanaście lat, aby zdrowie tylko było, chcąc dokładnie te łoneczki przechodzić. Pozdrawiam kolegę Andrzeja. Trafiłem monetkę, ale to niestety będzie perelek 1 zł. Rocznik 76. Pozdrawiam wszystkich znajomych z 76 roku. Ja w sumie też lat 70 jestem, więc już blisko mojego rocznika. Trafiłem teraz guziczek, ale widzę, że jest troszeczkę uszkodzony. Łóżka nie posiada. Taka ruina. Ale widać na nim pięknego orzełka. Patrzcie, jaki śliczny. Ciekawe, jaki to wzór. Ale kozak, guzik. Znalazłem teraz monetkę. Wygląda mi na kopiejkę. A rocznik 1903. Dzisiaj bardzo, bardzo ciepło jest. Już czuć lato. Jakby tak będzie, to do masakra, trzeba będzie jakiegoś lasu szukać, żeby coś pochodzić, bo na łące to człowiek nie wytrzyma przy takiej temperaturze. Dobra, szukam dalej. A teraz znalazłem jakby kawałek jakiegoś zapalnika, nawet jakieś symbole na tym widać. Ciekawe, jaki to zapał był. Znalazłem jakiś guziczek. Sprawdzimy, czy jest łóżko. Kurczę, powiem wam, że mecha dzisiaj straszna jest. Trochę psikam się, ale to mało daje. Kurzające są te meszki. Łóżko jest, jak widać. I coś widać na tym guziku. Jakby dwie armaty. To jakaś korona. Na coś carskiego mi to wygląda. Carska Rosja. Taki guziczek. Znalazłem teraz czubeczek od carskiej 76. Element zapalnika. Stan zachowania dosyć dobry. O, nawet tutaj jest taki trzpień. O, nie jest najgorszy ten zapał. Przyda się do jakiejś
rekonstrukcji na półeczkę. Proszę bardzo. A teraz znalazłem coś takiego. Nie wiem, co to. Co to mogło być? Materiał mosiąc. Tutaj chyba jest kawałek drzewa. Nie jestem pewny, czy to nie jest element jakiegoś karabinu. Coś mi to znajomo wygląda. Tutaj drewienko jest. A teraz znalazłem taką blaszkę. Tak mi się wydaje, że widzę pieska na tym. Tak. O. I są napisy jakieś i data. LB, czyli lubelskie możliwe, że to by było. HR Hrubieszów. 1968 rok. I chyba numer zwierzaczka. 6719. Może w starych księgach znalazłoby się właściciela tego pieska. Znaczy piesek nie dożył do dzisiaj. Ale fajny fancik. Ładnie się maskuje mój wykrywacz. Prawie go nie widać w tej trawie. A wracając do wykopków. Znalazłem monetę. To chyba będą dwa chlery. 1912 rok. I leżą sobie tyle lat tutaj na łonerce. Pomiędzy Matczem a Bereżnicą. Proszę bardzo, taka monetka. A teraz znalazłem kolejną monetkę. Jakieś maleństwo. Ciekawe, czy to Buratynka, czy... Nie. To będzie jedna, druga kopiejki. O, i stan nawet nie najgorszy. No, na łoneczkach to wiadomo. Fanciki się fajnie zachowują, więc jest szansa na coś w dobrym stanie. 1899, jedna, druga kopiejki. Proszę bardzo. I znów mam dwa hellery. A rocznik teraz będzie... Kurczę. Słabo widać. No teraz wam chyba nie powiem. Tutaj jest stuknięta akurat ta monetka. Nie wiem, 1840. O, jakieś pieski biegną. Patrzcie, co teraz znalazłem. Główka jakiegoś orzełka. Ciekawe. Co to mogło być? Przypinka? Czy może z jakiegoś większego? Ale sygnałów nie ma. Wokół innych. Chyba przypinka jakaś, tak. Tutaj powinna iść agrawka. Agrawki brak. Ale fajny orzełek. O, będę szukał. Co to za orzeł? O, pieski wróciły do mnie. Patrzcie, nie wiem, czyje to pieski, ale fajne. Przywitały się. Biegają sobie po łąkach. I łapią kleszcze. Więcej kleszczy nie widziałem. Jeszcze z pół godziny i będę się zawijał, bo już zmęczony trochę jestem. Łąka długa. Kilka długości zrobiłem i jestem już trochę wypompowany, zwłaszcza, że te kostki trzeba wycinać na tej łące. Dwie długości jeszcze zrobię i kończę na dzisiaj. Teraz trafiłem kawałek pierścienia wiodącego. Zaczyna troszeczkę kapać z nieba. I chyba będę musiał chować się do auta. A skąd ten deszcz z tej małej chmurki? A, może przejdzie. Jak słyszycie, muszę ewakuować się do auta, bo... Popada. Słońce świeci, a leje deszcz. No i tyle chyba na dzisiaj będzie z kopania. Dobra, powoli zawijam się do domu. Jestem już w domu, a więc można zaczynać podsumowanie. Śmieci nie było za wiele, kilka puszek, kilka kapsli. To nawet nie nagrywałem, tylko wyrzuciłem do śmieci. Dobra, lecimy z podsumowaniem. Od lewej strony kawałeczek zapalnika, ale jeszcze go nie rozszyfrowałem.
cycek carski, pierścień wiodący, tutaj mamy złotóweczkę z PRL-u, ten identyfikator dla pieska spod Hrubieszowa, to jest łoże od karabinu Mosin. Ta kula mosiężna nadal nie jest przeze mnie zidentyfikowana do końca. Możliwe, że to był jakiś kartacz albo kula z młyna prochowego. Nie jestem pewny w 100%. Może kiedyś się dowiem. I dalej. Jedna, druga kopiejki, dwa hellery, jedna kopiejka. Przypinka ta w kształcie głowy orła. I na sam koniec dwa guziczki. Na początek ten polski, którego nie mogłem do końca rozszyfrować na butonarium. Były podobne, ale identycznego nie mogłem znaleźć. Nie wiem dlaczego. Posiada on koronę z trzema pałkami, ale skrzydełka ma takie dosyć cieniutkie. I wszystkie te orły miały te skrzydła takie bardziej pełne, okrągłe. I przez to może takiego nie znalazłem. W innych okresach historycznych też szukałem, to też takiego nie znalazłem. Nie wiem, co to za guzik. Natomiast ten akurat, który tutaj widzicie, z dwoma armatami i granatem takim gorącym, to jest Rosja carska. I takie to były wykopki. Troszeczkę fantów udało się wykopać. Na koniec pogoda mnie troszeczkę wygoniła z łoneczki, ale jestem zadowolony. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!